Plotki na temat PlayStation 5 Pro krążą po sieci od wielu miesięcy. Wiele z nich to były czyste fantazje fanów, ale wygląda na to, że faktycznie zbliżamy się do oficjalnej prezentacji. Docierające z różnych źródeł informacje stają się coraz bardziej spójne, a do tego podobno na tegorocznym Gamescomie PlayStation 5 Pro było bardzo popularnym tematem zakulisowych rozmów. Różne studia deweloperskie miały już poznać specyfikacje, a nawet otrzymać devkity, żeby w spokoju dostosować swoje gry do możliwości nowego sprzętu. Czego powinniśmy się spodziewać, jeśli chodzi o wygląd, specyfikacje, możliwości, datę premiery i ceny? Wbrew pozorom, mimo że Sony tak naprawdę nic jeszcze nie powiedziało, wydaje się, że wiemy już naprawdę sporo. Zacznijmy od najświeższych i wydaje się wiarygodnych informacji udostępnionych przez francuski portal Dillabs, a konkretnie przez jednego z redaktorów posługujących się pseudonimem Bilbilkun. Miał on wejść w posiadanie wizualizacji pudełka PlayStation 5 Pro, więc po pierwsze może potwierdzić, że taka będzie oficjalna nazwa. No to akurat żadne zaskoczenie, ale po drugie widział, jak nowa konsola będzie wyglądać. Przez ostatnie miesiące po sieci krążyła cała masa fanowskich, często totalnie odjechanych i kosmicznych projektów, natomiast to, co opublikował portal Dillabs, wygląda bardzo standardowo. Można wręcz powiedzieć nudno. I właśnie dlatego bardzo prawdopodobnie. Co prawda redakcja nie wrzuciła do sieci samego pudełka, bo to mogłoby mieć poważne konsekwencje prawne, ale w zamian przygotowała bazujący na oficjalnej wizualizacji szkic, który też zdradza całkiem sporo. Jak widać, projekt jest bardzo podobny do PlayStation 5 w wersji Slim. Największą zmianą są trzy paski na obudowie zamiast jednego, co prawdopodobnie jest nawiązaniem do PlayStation 4 Pro, składającego się właśnie z trzech segmentów. Sporo kontrowersji wzbudził całkowity brak napędu Blu-ray, co jest o tyle istotne, że autor przecieku w ogóle nie widział wariantu z czytnikiem płyt. I tutaj opcje są trzy. Najmniej prawdopodobna, Sony zdecyduje się na bardzo radykalny krok i wypuści konsolę w 100% cyfrową. Bardziej prawdopodobna, w celu obniżenia ceny do sklepów trafi wersja bez napędu, ale będzie go można dokupić oddzielnie. I najbardziej prawdopodobna, mimo wszystko pojawią się dwa warianty, czyli tańszy bez napędu, ale z możliwością oddzielnego dokupienia i droższy z napędem w zestawie. Czyli dokładnie tak jak w przypadku PS5 Slim. Wydaje się, że jeżeli Sony wprowadziło te wymienne moduły w zeszłym roku, to teraz po prostu z nich skorzysta. Na podstawie szkicu niejaki Giuseppe Spinelli przygotował projekt 3D, dzięki któremu możemy zobaczyć PlayStation 5 Pro w całej pełnej detali okazałości. Dla odmiany zaprezentował on wersję wyposażoną w optyczny napęd. Jeżeli chodzi o specyfikację, to ją znamy już od kilku miesięcy, a potwierdził ją sam Tom Henderson, czyli dziennikarz, któremu w temacie przecieków można zaufać. Naprawdę ma całkiem niezłe kontakty. W dużym skrócie, procesor ten sam co był, ale podkręcony o jakieś 10%, RAMu tyle samo, ale o większej przepustowości, dysk być może nawet 2 TB. Tutaj informacje nie są jednoznaczne, ale w 272 odcinku podcastu Broken Silicon jeden z redaktorów zdradził, że na własne oczy widział zestaw deweloperski PS5 Pro i że był on wyposażony właśnie w 2 TB dysk SSD. Recently in a meeting with a source I had, I was shown a PS5 Pro dev kit. I saw it. I saw the dev kit, everybody. And what I'm going to tell you is it has 2 TB of storage. To oczywiście nie oznacza, że wersja konsumencka będzie identyczna, ale biorąc pod uwagę, jak szybko rosną gry, jest to całkiem prawdopodobne. Zdecydowanie największe zmiany zajdą w układzie graficznym. Jego moc ma wzrosnąć z nieco ponad 10 teraflopów do aż 33,5. Przy czym, tonując nastroje, nie oznacza to, że PlayStation 5 Pro będzie w stanie wygenerować aż 3-krotnie ładniejszą grafikę. Realnie układ GPU będzie wydajniejszy o jakieś 45%, a dodatkowa moc zostanie wykorzystana przede wszystkim do obsługi bardziej zaawansowanego ray tracingu. Do tego nowy układ ma zostać wyposażony w autorską technologię skalowania obrazu o nazwie PSSR, czyli PlayStation Spectral Super Resolution. Swego czasu pojawiły się doniesienia, że PSSR pozwoli na rozgrywkę nawet w 4K i 120 klatkach oraz w 8K i 60 klatkach, ale myślę, że to możemy włożyć między bajki. Abstrahując od ograniczeń technologicznych,
pieniądzach, dla Sony byłoby to po prostu nieopłacalne. Nie możemy zapominać, że PlayStation 5 Pro to nie nowa generacja, tylko mocniejszy wariant konsoli, która wciąż pozostaje w sprzedaży. I wciąż musi być dla klientów atrakcyjna. Sony nie może doprowadzić do sytuacji, w której zakup podstawowej wersji straci sens i w której dotychczasowi posiadacze PS5 poczują się oszukani. Trzeba to odpowiednio zbalansować, to znaczy zaprojektować sprzęt, który będzie o tyle lepszy, żeby ludzie uznali, że warto do niego dopłacić, ale jednocześnie na tyle bezpieczny, żeby sprawiał wrażenie upgrade'u, a nie przeskoku w nową generację. Dokładnie tak Sony zrobiło przy okazji premiery mocniejszej wersji PlayStation 4. Dostaliśmy trochę podkręcony procesor, szybszy RAM, większy dysk i dużo mocniejszy układ graficzny. Przy czym wtedy potrzeba podbicia rozdzielczości była większa niż dziś, bo standardem stały się telewizory 4K. Teraz, od momentu premiery podstawowej wersji PS5, rynek telewizorów się specjalnie nie zmienił. Sony na pewno będzie próbowało grać w kampanii marketingowej tematem 8K, ale nie jestem przekonany, czy to odpowiedni moment i czy ktokolwiek oczekuje od PlayStation 5 tak wysokiej rozdzielczości. Patrząc realnie, jeżeli dzięki większej mocy układu graficznego wspieranego upscalingiem każdą grę będzie się dało uruchomić w 4K i w stałych 60 klatkach na sekundę, to ja od tej generacji niczego więcej nie oczekuję. Opcjonalny, bardziej zaawansowany ray tracing będzie fajnym dodatkiem, ale jednocześnie raczej nie powinniśmy się spodziewać zupełnie nowej jakości. Przecież wszystkie gry wciąż będą musiały działać także na zwykłym PlayStation 5, a czasami nawet na PlayStation 4. Portal Insider Gaming opublikował w marcu listę wymogów, oczywiście póki co niepotwierdzonych, które deweloperzy będą musieli spełnić, by ich gra mogła otrzymać certyfikat PS5 Pro Enhanced. Według tych doniesień twórcy będą musieli przygotować oddzielny tryb graficzny, który zaoferuje rozdzielczość 4K uzyskaną za pomocą technologii PSSR, stałe 60 klatek na sekundę i dodane lub rozszerzone efekty ray tracingu. Jeżeli chodzi o cenę, to póki co możemy się powołać jedynie na rzekomą grafikę reklamową opublikowaną w serwisie Forge. Przy modelu z napędem optycznym widnieje cena $700, natomiast bez napędu 600. Czyli w przeliczeniu na złotówki jakieś 2700 i 2300, oczywiście bez VAT-u. Biorąc pod uwagę, że wersja Slim kosztuje w polskich sklepach jakieś 2500, brzmi to jak najbardziej sensownie i raczej nie ma co oczekiwać, że mocniejszą wersję kupimy za mniej niż 3000 zł. Na koniec pozostaje jeszcze pytanie, kiedy? Wszystko wskazuje na to, że już bardzo niedługo. Insiderzy przewidują, że oficjalna prezentacja PlayStation 5 Pro nastąpi jeszcze w tym miesiącu, może nawet w pierwszej połowie. Świadczy o tym nie tylko wysyp nowych informacji i zakulisowe doniesienia, ale także historia. PlayStation 5 jest z nami już prawie 5 lat. Tak, też mi się wydawało, że maksymalnie 3. PlayStation 4 Pro pojawiło się na rynku dokładnie 3 lata po premierze podstawowej wersji, więc i tak mamy już spore opóźnienie. Do tego Sony prawie zawsze ogłaszało nowe konsole we wrześniu i wypuszczało je na rynek przed świętami Bożego Narodzenia. Wiadomo, ludzie dostają wtedy zakupowego Nie będę mówił jak? Znaczy no... odwala im trochę, więc to najlepszy moment na premierę. Bardzo możliwe, że nową konsolę Sony zobaczymy 9 września podczas konferencji PlayStation Showcase. Wydarzenia, które wydaje się być idealne na tego typu ogłoszenie. Dla mnie podstawowym problemem związanym z PlayStation 5 Pro jest to, że póki co nie za bardzo widzę powód, dla którego ta konsola miałaby w ogóle powstać. Przy okazji poprzedniej generacji sprawa była dość prosta. Telewizory 4K stały się obowiązującym standardem, więc podstawowe PlayStation 4 ze swoim Full HD zaczęło trochę niedomagać. Potrzebny był sprzęt, który jako tako poradzi sobie z 4K. I tak się stało. Z PS5 jest inaczej, bo zdecydowana większość graczy wciąż używa ekranów 4K i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się zmienić. Lepszy ray tracing czy wyższa płynność to fajne rzeczy, ale czy wystarczające, by uzasadnić zakup droższej wersji? Nie wiem. Ja mam wrażenie, że wciąż nie do końca wygrzebaliśmy się z poprzedniej generacji i wolałbym, żeby deweloperzy zaczęli wreszcie wykorzystywać w pełni potencjał podstawowej PS5. Jakimś argumentem przemawiającym za zakupem mogłaby być premiera gry, która pokazałaby moc nowego sprzętu. Ale problem w tym, że Sony nic na najbliższe miesiące nie zaplanowało, wręcz przeciwnie. Na początku roku Hiroki Totoki ogłosił, że żaden nowy tytuł z istniejących już dużych marek nie ukaże się przed końcem przyszłego roku podatkowego, czyli przed 31
marca 2025 roku. Świetną okazją byłaby też premiera GTA 6, ale to ma trafić na rynek dopiero w przyszłym roku. Kupowanie droższej wersji konsoli po to, żeby po raz kolejny ograć na niej remaster The Last of Us albo rocznego Spider-Mana 2, tylko tym razem z trochę ładniejszym oświetleniem, nie brzmi jak najlepszy sposób na spożytkowanie ponad 3000 zł. Przynajmniej dla mnie, ale może jednak Sony czymś zaskoczy. Dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dzięki i do zobaczenia.